Palestyna od początku istnienia chrześcijaństwa była bardzo ważna dla wyznawców tej religii, jako miejsce, w którym urodził się i nauczał Jezus Chrystus. Miejsca takie jak Jerozolima, Betlejem czy Nazaret, były dla chrześcijan symboliczne i nosiły nazwę Ziemi Świętej. Od pierwszych wieków średniowiecza miejsca te były obiektem pielgrzymek dla Europejczyków. Była to daleka i droga podróż. Władający od VII wieku tymi ziemiami Arabowie przychylnie odnosili się do przybywających chrześcijan. Była to konsekwencja ich tolerancyjnego podejścia do innych religii niż islam. Sytuacja uległa zmianie w XI wieku, gdy tereny te zostały podbite przez ludy tureckie, które nie były już tak pozytywnie nastawione do przedstawicieli innych religii. Prześladowania zaczęły dotykać nie tylko zamieszkujących Palestynę chrześcijan, ale i przybywających pielgrzymów. Dodatkowo rosnący w siłę Turcy zaczęli poważnie zagrażać Cesarstwu Bizantyjskiemu. W 1095 roku papież Urban II zwołał do Clermont synod, czyli zjazd dostojników kościelnych. Papież zwrócił się do zebranych, wśród których było wielu świeckich możnych, z apelem o odebranie z rąk Turków ziemi świętej. Obiecywał, że uczestnicy wyprawy jako obrońcy wiary uzyskają zbawienie. Apel spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Rozpoczęły się przygotowania do wyprawy, która miała wyruszyć wiosną następnego roku. Jako znak rozpoznawczy uczestników wyprawy pochodzących z różnych stron Europy wybrano przyszywane do ubrań krzyż. Od francuskiego słowa croix, czyli krzyż, pochodzi nazwa całego przedsięwzięcia, czyli krucjaty lub wyprawy krzyżowe. Ich uczestników nazywano krzyżowcami. Zgodnie z planem w 1096 roku wyruszyła pierwsza krucjata. Oprócz rycerzy ruszyły na nią również całe rzesze chłopów i mieszczan. Wszyscy liczyli, że wyprawa stanie się początkiem nowego życia. W Krucjacie wzięli udział rycerze z Francji, Włoch, Niemiec i Anglii. Zanim krzyżowcy dotarli do Palestyny, musieli się przebić przez terytoria opanowane przez Turków, i dopiero po trzech latach wyprawa dotarła pod mury Jerozolimy, którą po 40 dniach oblężenia udało się w końcu zdobyć. Efektem pierwszej krucjaty było zdobycie przez krzyżowców właściwie całego wybrzeża, od Syrii po półwysep Synaj. Na tym terenie powstało kilka państw rządzonych przez przybyszów z Europy. Najważniejszym z nich było Królestwo Jerozolimskie. Rozpoczęły się trwające blisko 200 lat wojny, w trakcie których muzułmanie, mimo siedmiu kolejnych krucjat, które ruszyły na pomoc państwom chrześcijańskim w Ziemi Świętej, stopniowo odbijali zajęte tereny z rąk wyznawców Chrystusa. Ostatnią twierdzą krzyżowców była Akka, która została zdobyta przez muzułmanów w 1291 roku. W trakcie walk o ziemię świętą powstało kilka zakonów rycerskich. Ich członkowie byli równocześnie zakonnikami i rycerzami. Pierwotnie ich zadaniem było prowadzenie szpitali i ochrona pielgrzymów. Jednak z biegiem czasu zakony te stawały się silnymi organizacjami dysponującymi najlepiej wyszkolonymi oddziałami wojskowymi. Do najważniejszych zakonów należeli Joannici, Templariusze i Krzyżacy. Każdy z nich charakteryzował się własnymi, charakterystycznymi elementami stroju. Joannici powstali w 1113 roku, a ich w skład zaciągali się głównie Włosi. Po klęsce. Krucjat przenieśli się na Cypr, następnie na RODOS, a w końcu na Maltę. Templariusze powstali w 1119 roku i w ich skład wchodzili głównie Francuzi. W ciągu 200 lat swojego istnienia wyrośli na jedną z najpotężniejszych organizacji w Europie. Zgromadzili ogromne bogactwa i rozległe posiadłości. W 1312 roku zostali zlikwidowani, a ich majątek zagarnął król Francji. Krzyżacy powstali w 1190 roku i skupiali w swoich szeregach głównie Niemców. Po upadku krucjat przenieśli się najpierw do Węgier, skąd zostali wygnani, i ostatecznie osiedlili się na zaproszenie polskiego księcia Konrada Mazowieckiego nad Bałtykiem. Ostatecznie krucjaty nie osiągnęły zamierzonego celu. Chrześcijanie nie utrzymali panowania nad Ziemią Świętą. Długie wojny doprowadziły do pojawienia się wrogości i nieufności pomiędzy światem islamu a chrześcijańskim. Krucjaty doprowadziły również do znacznego osłabienia Bizancjum. Do pozytywnych skutków krucjat należy zaliczyć przeniknięcie elementów bogatej arabskiej kultury do Europy. Zapożyczono od Arabów wiele osiągnięć, takich jak papier, cyfry czy szklane lustra. Na krucjatach skorzystały nade wszystko włoskie miasta kupieckie, takie jak Wenecja i Genua, które przejęły rolę pośredników w handlu z Dalekim Wschodem.